ostatni weekend kwietnia strażacy z całej Polski mieli okazję wziąć udział w drugich warsztatach ratownictwa technicznego Rescue Brzostek, organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brzostku oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Stobiernej. Forma warsztatów zawierała zajęcia teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne. Podczas dwóch dni strażacy mogli dowiedzieć się o najnowszych nowinkach w ratownictwie technicznym oraz przećwiczyć scenariusze odzwierciedlające realne przypadki z zastosowaniem narzędzi hydraulicznych i różnego rodzaju podpór. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności ratowniczych wśród strażaków ochotników i strażaków Państwowej Straży Pożarnej z zakresu ratownictwa technicznego. W trakcie różnych scenariuszy doskonalą swoje umiejętności. No. Ile osób bierze udział w szkoleniu? W tym roku na szkolenie przybyło 100 strażaków Państwowej Straży i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej Polski. Jakie trzeba było spełnić wymogi, aby wziąć udział w warsztatach? Strażacy, którzy przybyli tutaj na warsztaty do nas, musieli spełnić następujące kryteria. Posiadać aktualne badania lekarskie, musieli mieć odbyty kurs podstawowy strażaka ratownika OSP lub strażaka Państwowej Straży Pożarnej, posiadać aktualne ubezpieczenie, no i to wszystko. Część teoretyczna szkolenia odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury w Brzostku. Podczas wykładów poruszana była tematyka prądu na miejscu zdarzenia oraz dezaktywacja samochodów hybrydowych, a także współpraca z zespołami ratownictwa medycznego. Podczas tych dwóch dni odpowiadam głównie za ratownictwo medyczne jako instruktor w szkole kolegów strażaków w zakresie współpracy strażaków oraz ratowników medycznych podczas zdarzeń komunikacyjnych, czyli tego, czym się zajmujemy podczas tych warsztatów. Jak ocenia Pan warsztaty? No jestem już tutaj drugi raz. Całość warsztatów oceniam bardzo pozytywnie, zarówno ze strony organizacyjnej, bo naprawdę dopięte są tutaj na ostatni guzik zarówno dużo sprzętu oraz możliwości przekazywania wiedzy na poligonie, na który się za chwilę przenosimy. No i oczywiście atmosfera i uczestnicy, którzy zjeżdżają się tutaj z całej Polski w swoim wolnym czasie, no tak naprawdę po to, żeby się doskonalić w ratowaniu życia innych ludzi. No, inicjatywa jakże piękna, słuszna i potrzebna. Osiem specjalnym Rescue Brzostek była mistrzyni świata kapitan Agnieszka Wojciechowska, na co dzień pełniąca służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Wszechstronna sportsmenka biorąca udział oraz bijąca rekordy w największych i najcięższych zawodach strażackich. Ja akurat jeżdżę po takich szkoleniach. Czasami biorę udział, tutaj akurat jako członek Firemax Team. Chciałabym nagłaśniać, bo te idee wszystkie są słuszne i chciałabym jednak, żeby to społeczeństwo faktycznie utwierdzało się w przekonaniu, że strażacy, którzy przyjeżdżają na tego typu szkolenia, oni to robią, no robią to dla nas. Poza tym, że jestem zawodowym strażakiem i na co dzień biorę udział w działaniach, a akurat zwracam uwagę na takie propagowanie tej sprawności fizycznej i tutaj będąc akurat w Brzostkach, to fajnie, te wszystkie umiejętności techniczne, które poznajemy, łączymy z ratownictwem medycznym, ale też, żeby ta sprawność fizyczna tych strażaków była na najwyższym światowym poziomie i żeby to się później przekładało na naszą skuteczność. Natomiast ja sama, to co ja wykonuję i to co staram się pokazywać na co dzień, czyli te ćwiczenia, które strażacy mogą wykonywać w czasie wolnym, zawodowi podczas służby i które tam podnoszą znacznie nasze umiejętności. Sama jestem mistrzynią świata, mistrzynią Europy, wicemistrzynią Europy w tych naszych sportach pożarniczych. No i wiem, ile to kosztuje czasu, wysiłku, ale jakie to później jest no, satysfakcjonujące. Druga część warsztatów, czyli ciesząca się największym zainteresowaniem praktyka, odbyła się przy ulicy Szkotnej w Brzostku, na specjalnie przygotowanym placu. Strażacy uczestniczący w szkoleniu mieli do dyspozycji ponad 30 wraków samochodów, na których mogli przećwiczyć w grupach zróżnicowane scenariusze. Każdy mógł przedstawić swój pomysł rozwiązania danej sytuacji, który był następnie na forum grupy analizowany. Proszę nam powiedzieć o odbywającym się Rescue w Brzostku. Impreza, którą organizujemy od 2 lat wspólnie z OSP Brzostek, z naszym przyjacielem Rafałem Podlasińskim oraz Pawłem Karabinem. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia i będą też kolejne. Impreza o charakterze szkoleniowym na zasadzie warsztatów
dajemy możliwość pokazania i przedstawienia nowych technik ratowniczych. W tym roku mamy 5 stanowisk. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem będzie ich coraz więcej. No i jak widać z poprzedniej edycji uczestników również przybywa. Jak w ogóle narodził się pomysł organizowania takich szkoleń? Z jednej zasady, czyli od samego szkolenia się dla siebie, po to, żeby prawidłowo pracować, dobrze wykonywać tu swoją pracę. Wykonujemy to ochotniczo, nie mamy możliwości dokształcania się służbowo, na przykład jak to mają koledzy w Państwowej Straży Pożarnej. Stąd też narodził się właśnie taki pomysł. No i przyjął się bardzo fajnie w naszym tutaj regionie podkarpackim. Mamy też kolegów z Małopolski, z Lubelszczyzny, którzy przyjeżdżają tutaj bardzo chętnie. No też mamy nadzieję, że tych imprez będzie coraz więcej. Jak ocenia Pan poziom umiejętności i wiedzy strażaków? Coraz większy. Widać to z każdym rokiem, że kolejni strażacy i strażaczki, też trzeba to podkreślić, coraz więcej łakną wiedzy. Internet też umożliwia jednak doszkalanie się samemu i nieraz to, co jest dla nas na przykład nowinką techniczną, okazuje się, że niektórzy już od roku na przykład dobrze znają, bo gdzieś tam podpatrzyli za granicą u innych kolegów. Dziękuję. Dziękuję również. Przez 2 dni strażacy wzbogacali swoją wiedzę teoretyczną oraz podnosili swoje umiejętności praktyczne w zakresie ratownictwa technicznego. Rescue Brzostek odbywa się już 2 raz, a chętnych jest wielu. Wielu również wyrażało się bardzo pozytywnie. Bardzo dobre. Jak zawsze organizacja na najwyższym poziomie. Samochody przygotowane właściwie. Wysoki poziom instruktorski, także naprawdę polecam. Podobają się bardzo. Miło jest. Dużo fajnych ludzi, dużo ciekawych nowinek, o których nie wiedziałem. Co jeszcze? Atmosfera przede wszystkim jest bardzo fajna. Ogólnie warsztaty bardzo dobre. Jestem tu po raz 2. Poprzedni rok był 1 warsztaty, w tym roku są już 2 warsztaty. Bardzo fajna tematyka, bardzo fajne zajęcia, bardzo fajni instruktorzy, które macie tutaj po swojej lewej stronie. No, zupełnie inne podejście niż to, które było do tej pory gdzieś tam lansowane, kształtowane, kreowane. Zmiana tego sposobu myślenia, zmiana podejścia do ratownictwa technicznego, to jest ważne, to jest dużo, warto to działać, warto to robić, dlatego też mówię, jestem tu 2 raz, mam nadzieję, że wrócę za rok po raz kolejny i będziemy dalej to gdzieś drążyć, wdrażać, realizować. No super, 1 raz jestem, byłem w paru miejscach na podobnych warsztatach, no ale jednak Brzostek rządzi się swoimi prawami, swoją atmosferą, no i mam nadzieję, że za rok zawitam tu znowu. To fajne zajęcia, różne ciekawostki, próba różnych wariantów. Super, naprawdę super, polecam. Bardzo mi się podoba, cieszę się, że mogę tu być. Dużo poświęciłem, żeby tutaj przyjechać i cieszę się, że mogę ćwiczyć swoje umiejętności. No, jestem na trochę większą skalę niż można zrobić na jednostce czy na szkole, dlatego cieszę się, że mogłem tutaj teraz przyjechać. Bardzo dobre, naprawdę, bardzo dobre wrażenia. Zostaliśmy zaproszeni gościnnie jako stabilizacja firmy Paratech i Kadimex. Bardzo, bardzo pozytywnie, także super, wspaniali ludzie, wykładowcy także, także bardzo jesteśmy zadowoleni. Jak wrażenie dzisiejszych warsztatów? Bardzo dobrze. Bardzo udana, choć mogę więcej trochę pokrzyczeć, byłoby bardziej zabawniej, myślę. Kiedy kolejne warsztaty? Kolejne warsztaty już za rok, na które serdecznie już zapraszamy. Dziękuję. Koniec!